Moje piwnicze, jest mi spierniczył, moi drodzy. Trzeba mieć na oku tego psa. Ona jest jeszcze mała i głupia. Nie można tego psa puszczać. Ona mi prawie uciekła. Tu auta jeżdżą. Jakbym tego psa na czas nie złapał, to bym pod koło padła. Miałem szczęście, że nic nie jechało. Teraz. Kurde, no mi ten pies zmęczył. Moment. Dajcie mi odpocząć. Poproś. Mika, Gracie. Ej, chodźcie, macie. Jakie niecierpliwe. O, dobre ustawienie, moi drodzy. Zaaplikowałem go GoPro. Tam są dość ładnie okolice, które dla was chciałem nagrywać. Kurde, zmęczyłem się, bo biegnie jak wariat. Można też tam skręcić i tamtędy iść, ale chcę w dół iść. Poczekajcie chwilę, muszę wam pokazać coś. Kurde, zmęczyłem się, to jest bramka. Jest też ładny widok. O, czekaj. O, cholera się, moi drodzy, zmęczyłem. Jeden pies mi uciekł, ledwie go złapałem. Czekaj. Chodź tu, łobuzie. Te psy mają tyle energii. W moich poprzednich wideo, jak wam wysyłam na YouTube, to miały inne psy. To znaczy, mam jeszcze takiego starego psa, ale nie będę trzech psów naraz brał na spacer, bo te psy mają za dużo energii. Tutaj, o tutaj pokażę krajobraz, jak to wygląda. Powinno widać. Cholęga, ale mnie zmęczyły te psy. Chodźcie! Ma, chodź! O, siusiu zrobił piesek, tak? Grzecznie piesek. Chodź, ma. No fajnie, bo dzisiaj nie ma tak dużo samochodów. Na razie. Być może wszyscy są w pracy. EV komp dałem za wysoki, za niski. I teraz wydaje się, jakby wideo było trochę za ciemne, ale można to szybko zmienić. Zaraz nagram ciekawsze miejsca. Tam są takie fajne bluzkę.